Ladies and gentlemen, 10 years in the making, the GeForce RTX 20 Series Computer Graphics Reinvented. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Roman, a w tym filmie chciałbym z Wami porozmawiać, a właściwie przedstawić Wam moją opinię na temat nowej generacji kart graficznych od NVIDIA. Nowe karty zostały zaprezentowane podczas imprezy NVIDIA na targach Gamescom 2018 i ta nowa seria kart graficznych nosi nazwę Turing. Podobno w produkcji była przez 10 lat, a takim głównym założeniem nowej generacji kart i w ogóle czymś, co teraz NVIDIA będzie mocno puszować, mocno się będzie na to fokusować, jest to technologia ray tracingu, która pozwala uzyskać dużo bardziej realistyczne odświetlenie, dużo bardziej realistyczne zachowywanie się światła, odbicia, tego typu rzeczy w grach wideo. Jeżeli kogoś interesuje, to specyfikacja pojawia się teraz na ekranie, nie będę jej czytał, bo i tak większość osób pewnie, które to ogląda, chuja z tego zrozumie, ale jeżeli właśnie ktoś by był ciekawy, no to specyfikacja wyświetlą się teraz na ekranie, a także macie linka w opisie, tam możecie sobie jeszcze dokładniej poczytać, podlinkuję Wam artykuł Gamers Nexus, tam możecie też jakiś newsów szukać i tak dalej, generalnie polecam bardzo serdecznie. W każdym razie, co ja sądzę o tych kartach graficznych? Przede wszystkim są za drogie. W Polsce 2080 Ti kosztuje 5500 zł wzwyż. Generalnie. Najtańsza wersja, chyba jakaś od Gigabyte'a, kosztuje 5549 zł. Także to jest w ogóle coś pojebanego, ile te karty kosztują. Generalnie MSRP dla wersji referencyjnej, a tutaj też w ogóle jest dziwna rzecz, ponieważ jakby jest wersja referencyjna i wersja Founders Edition. Founders Edition zwykle to był właśnie referent, czyli jakby najbardziej podstawowa wersja karty sprzedawana przez NVIDIA. Teraz to się najwidoczniej zmieniło, ponieważ MSRP dla tego referenta dla 2080 Ti to jest $1000. A generalnie na stronie NVIDIA jest $1200. Tylko tak, u nas w Polsce ta cena jest tak wysoka, bo po pierwsze musimy doliczyć cło, musimy doliczyć podatek w Polsce, no i wiecie, jakaś jeszcze marża dla sklepów. Także dlatego ta cena jest tak wysoka i to jest naprawdę, to jest patologia, co to się stało z tą sceną. I generalnie no musimy zacząć sprzedawać nerki, bo inaczej raczej nikogo na te karty nie będzie stać. A i tak, moim zdaniem kupowanie tej karty to jest lekkie ryzyko. Szczególnie 2080 Ti. I może na razie się na niej skupimy, ponieważ wyciek, jakby no nie wyciek, tylko po prostu pojawiła się taka informacja w internecie, że na Gamescomie gdzieś tam był odpalony Tomb Raider nowy, który wspiera właśnie technologię ray tracingu. No i okazało się, że Full HD karta ta nie jest w stanie wyciągnąć 60 klatek na sekundę. I tak, ja bym się aż tak mocno nie przejmował, bo A, nie wyszła jeszcze ta gra, B, nie wyszła jeszcze ta karta, czyli nie ma dobrych sterowników, a C, Tomb Raidery nigdy nie były dobrze zoptymalizowane i jest to też nowa technologia, którą po prostu deweloperzy muszą nauczyć się wprowadzać. I to jest najważniejsza moja obawa odnośnie tej nowej generacji kart. Właśnie to, czy deweloperzy będą skłonni wprowadzić ray tracing w grach. I też jak on będzie działać, no bo tak naprawdę teraz to są wszystko spekulacje, nie mamy suchych danych, nie mamy suchych benchmarków. Słuchajcie, podczas montowania tego filmu przede wszystkim pojawiła się nowa informacja, nowe screeny od NVIDIA, które prezentują relatywny performance GTX 1080 i 2080. To on się teraz pojawia na ekranie. No i jak widzicie, w niektórych grach nowa karta graficzna gwarantuje około 1,5 razy większą wydajność. Niestety, oczywiście, przekłada się to na wyższą cenę, także szczerze nie wiem, jak tutaj wychodzi price to performance. W każdym razie na tym screenie, który widzicie w tym momencie, jest pokazany średni chyba FPS, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest średni FPS z kilku tytułów właśnie na 2080 w 4K. Także te screeny już mniej więcej rzutują trochę na mniej więcej wydajność tych kart. Oczywiście ponownie musimy poczekać na benchmarki od niezależnych źródeł i wtedy dopiero będziemy mogli ostatecznie powiedzieć, czy te karty będą dobre, czy złe. No ale należy pamiętać o tym, że pomimo, że tutaj ta karta oferuje rozgrywkę w 4K, nie wiadomo na jakich ustawieniach tak naprawdę były te gry testowane. Oczywiście pewnie na takich, żeby te 60 FPS-ów wyciągnąć, także na pewno nie były high i tak dalej. No ale trzeba też pamiętać, że 2080 będzie dużo droższa i będzie tak naprawdę powyżej ceny 1080 Ti. Obejrzałem także film Jace Tucenta na temat właśnie tej całej burzy w internecie, na temat tych kart i tak dalej, i tak dalej. I on tam bardzo fajną jedną rzecz skonkludował. Mianowicie, NVIDIA w tej generacji jakby troszeczkę wszystko pogrupowała, nie ma już takich zawirowień w nazewnictwie kart, dlatego że po prostu nie będzie już czegoś takiego jak Titan,
konsumencki. Oczywiście był Titan Volta i to jest jakby oddzielna seria kart i tu mamy Turing i jakby 2080 Ti to jest tak naprawdę kolejny Titan. I jest ona tak naprawdę w cenie następnego Titana, bo poprzedni Titan właśnie w dniu premiery kosztował $1200, tak jak właśnie nowa, najmocniejsza karta z serii Turing. Także tak naprawdę patrzymy na to, że teraz 2080 to jest tak naprawdę 1080 Ti, 2070 to jest 1080 i tak dalej. Nie wiemy, jak oczywiście będzie z performancem tych bardziej low-endowych kart, które zostaną pokazane później. Wtedy będziemy mogli zobaczyć, czy jakby ta jakby zależność się utrzyma. W każdym razie, tak jak mówię, to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, moim zdaniem bardzo trafne, po prostu Nvidia trochę uporządkowała swoje nazewnictwo i jakby ludzie będą hejtować, że 2080 Ti jest taka droga, ale jakby ona nie jest bezpośrednim następcą 1080 Ti. To jest jakby Titan, czyli jedna karta trochę wyżej. I także w sumie jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, mianowicie dlaczego ta cena jest w ogóle taka duża. Tam widziałem wypowiedzi jakichś analityków rynku, po prostu cena jest adekwatnie wyższa, dlatego że ten chip, który jest na karcie fizycznie, on jest duży i wyprodukowanie go po prostu kosztuje więcej. I to jest jeden z powodów, dla którego te karty podrożały. A tak naprawdę jeszcze wracając do tego całego nazewnictwa, to w sumie jakby nie patrzeć, te karty podrożały z generacji na generację o $50. Czyli tak jak było mniej więcej zwykle. No tylko, że zmieniło się nazewnictwo, tak? Że Titan to jest 2080 Ti, 1080 to jest 2080 i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie i mam nadzieję, że ten argument jest całkiem logiczny, bo dla mnie jest bardzo logiczny. Tak jak mówię, nie ja na to wpadłem, na to wpadł Jace2Sense, on o tym w swoim filmie powiedział. Zalinkuję wam go w opisie, bo też polecam jego filmy, robi zajebiste custom buildy z chłodzeniem wodnym, także naprawdę polecam. No i właśnie to od niego zaczerpnąłem tą informację. Mamy benchmarki w ray tracingu, ale jakby to też trzeba sobie wyjaśnić, bo tam na konferencji padły takie słowa, że Turing jest 6 razy lepszy albo 10 razy lepszy od 1080 Ti, ale tylko w pewnych zastosowaniach, dokładnie w deep learningu i w ray tracingu, a tamte karty były do tego kompletnie nieprzystosowane i dlatego ta wydajność jest taka duża. Ale ja się spodziewam, że 2080 Ti będzie miał, myślę, gdzieś 20% większą wydajność w grach od 1080 Ti. Taki jest mój strzał. Nie wiadomo właśnie, jak to będzie wyglądać z tym ray tracingiem. No musimy poczekać na benchmarki. Premiera kart jest 20 września, także wtedy się pewnie benchmarków może trochę wcześniej możemy spodziewać, bo nie wiem do kiedy szczerze jest embargo. Na pewno wtedy będę mógł się bardziej na temat tych kart wypowiedzieć, bo będziemy znali po prostu ich wydajność. Teraz to jest tak naprawdę bardziej spekulowanie, ale spekulowanie moim zdaniem głównie odnośnie tego właśnie, czy ta technologia się przyjmie. Tak jak mówiłem, moją największą obawą jest to, że po prostu deweloperzy nie będą chcieli tej technologii wprowadzać. Mimo że podczas konferencji pokazano naprawdę duże tytuły, bo był to Battlefield, był to Tomb Raider i jeszcze Metro bodajże, z tych pokazanych podczas konferencji, a był też slajd, gdzie pokazano 21 gier, które będą właśnie ray tracing wspierać na premierę, z tego co zrozumiałem. Tam był jeszcze na pewno Hitman, było Final Fantasy, jeszcze jakieś tam większe gry były, ale dokładnie teraz nie pamiętam. W każdym razie to jest 21 gier. Pytanie, co z resztą? Pytanie, czy twórcy będą chcieli wprowadzać tę technologię? Jak też będzie to wyglądać w starszych grach? Czy one dostaną wsparcie? Jak to będzie wyglądać przy starszych kartach? Na przykład przy mojej 1070, która jest tam za mną. Czy ja będę miał w ogóle możliwość włączenia ray tracingu w grze? Czy po prostu będę miał opcję włącz ray tracing, ale gra ci powie, że masz chujową kartę, będziesz miał 5 FPS-ów? Czy to będzie coś w stylu nie masz tej nowej karty? No nie możesz w ogóle włączyć, sorry. To jest też pytanie, co się stanie z starymi kartami właśnie? Czy one w ogóle będą miały możliwość wspierania ray tracingu? Bo teoretycznie one są capable, żeby to liczyć, ale nie są do tego przystosowane, przez co im to liczenie idzie dużo gorzej. Tam coś było porównanie, że chyba 2050 Ti ma to jako w tych ich nowej jednostce mierzenia wydajności 78 tam tera RTX opsów, po prostu taka jest jednostka. Nie pamiętam dokładnie od czego ona tam pochodzi. W każdym razie chyba 1050 Ti miała tego 10. Także no, ona w jakimś sensie jest capable do robienia tego ray tracingu, ale na pewno nie jest tak dobra jak karty z rodziny Turing. No i także pytanie, co będzie z low-endem? No bo tak, no dobra, mamy na pewno oficjalne wsparcie od 2070. Tylko pytanie, co z 2060, 50 i tak dalej. Czy te karty w ogóle będą wspierać ray tracing? Jeżeli tak, to jak ten ray tracing będzie działał w tej grze? Bo jakby
no 30 FPS, sorry, 60 minimum, także to jest też kwestia właśnie jak sobie low-end, w ogóle co będzie z low-endem, bo tego jeszcze nie wiemy tak naprawdę. Nawet nie wiemy, kiedy 2070 wyjdzie tak naprawdę. Na razie pewne jest premiery tylko 2080, 2080 Ti, które są drogie, są dla profesjonalistów i tak naprawdę największą różnicę zrobi właśnie low-end, bo jeżeli w low-endzie będzie dobre wsparcie pod ray tracing, jest większa szansa, że deweloperzy ten ray tracing w swoich grach po prostu zaimplementują, bo więcej osób będzie mogło z niego korzystać. Także rodzi się pytanie, co z AMD? Bo jeżeli by właśnie twórcy gier wprowadziliby ray tracing do swoich silników, do swoich gier, co by zrobiło AMD? Bo jakby jednak jakąś tam część rynku, chociaż niedużą, AMD teraz ma, bo im Vega nie wyszła. No i właśnie pytanie, czy oni będą się starali odpowiedzieć na ray tracing, czy powiedzą jebać ray tracing, bo to się nie przyjmie. I także jeszcze jedna kwestia, co zrobi Intel? Intel zapowiedział swoją kartę graficzną, dał takiego teaser, ale powiedział, że dopiero w 2020 roku. I to jest z ich strony bardzo dobra taktyka. Oni zobaczą, czy Nvidia wprowadzi tą swoją technologię na rynek, jak zareaguje AMD i wtedy będą mogli po prostu odpowiednią decyzję podjąć. Bo jakby teraz Intel, myślę, rozważa to, bo jeżeli ray tracing się przyjmie, oni będą musieli zrobić konkurencję. Jeżeli się nie przyjmie, nie będą musieli poświęcać pieniędzy, czasu, możliwości na to, żeby swoją własną technologię ray tracingu opracować, a właściwie przystosować swoją nową kartę graficzną. Także niewiadomych jest tutaj strasznie, strasznie dużo. Nie wiem, co tak naprawdę będzie z tej serii kart. Wydaje mi się, że jeszcze o czymś chciałem powiedzieć, ale teraz mi to uciekło z głowy, a nie porobiłem sobie notatek. A, już wiem, chciałem powiedzieć jeszcze o tym, co się stanie z konsolami. Bo jednak to szczególnie widać było w Battlefieldzie. Ten ray tracing naprawdę sprawia, że gra wygląda lepiej. To nie ma nawet żadnych wątpliwości, także sama w sobie technologia jest dobra. Jakby moje największe wątpliwości, jeżeli do tego, co przed chwilą mówiłem, jest tym, czy ona się przyjmie. W każdym razie pytanie z konsolami. Moim zdaniem, póki konsole nie będą miały ray tracingu, wsparcie pod ray tracing, raczej bym się nie spodziewał dobrego przyjęcia tej technologii. Dlatego, że jakby zawsze konsole hamują rozwój PC-tów i po prostu zawsze musimy czekać, aż konsole nadrobią. Także zobaczymy, co będzie z tym. Wiecie, są plotki, że Xbox już szykuje nową konsolę, Sony też. No i pytanie, co z tym będzie, tak? Chyba, że naprawdę Nvidia pójdzie tak bardzo do przodu i jakoś zmusi deweloperów, co nie wiem, jakby mogła osiągnąć, żeby ten ray tracing wprowadzali, nie wprowadzali go do konsol. Bo wtedy jednak ta różnica pomiędzy grą na PC-cie a grą na konsoli, przynajmniej jeżeli ktoś ma tą nową kartę od Nvidia, będzie duża. Także to jest też ciekawe zagadnienie, o którym tak naprawdę przekonamy się za kilka miesięcy, kiedy to już się na dobre przyjmie. I także jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Mianowicie z tego, co pamiętam, za rok Nvidia chce zejść z procesem technologicznym do 7 nanometrów. I wtedy możemy się spodziewać naprawdę dużego wzrostu wydajności pomiędzy generacjami. Także są obawy, że Turing to jest taka zapchaj dziura. Jakby przygotowanie rynku po to, żeby twórcy zaczęli wprowadzać ray tracing, a następna generacja kart to dopiero będzie jakby ray tracing w mainstreamie. Czyli po prostu nawet najtańsze karty od Nvidia będą w stanie ray tracing spokojnie uciągnąć w tych, no nawet te Full HD 60 klatek, ale jakby ja bardzo liczyłem, że kolejna generacja kart Nvidia przeniesie już standard 4K, tak, żeby jednak to 4K już było naprawdę standardem, a nie czymś zarezerwowanym tylko dla 1080 Ti, żeby powiedzmy w 4K na ustawieniach high dało się pograć gdzieś od 2070, nie wiem czemu ciągle mówię 200, przepraszam, jeżeli tam gdzieś wcześniej o tym powiedziałem. No w każdym razie to jest też moja obawa i dlatego chyba nie kupię żadnej karty z rodziny RTX. Przynajmniej tak mi się wydaje, poza tym jeszcze nerki mam całe. Także mógłbym sprzedać, ale chyba nie. Chyba naprawdę nie, bo jednak 5500 zł w wersji najbiedniejszej to jest po prostu masakra. I jeszcze jedna kwestia, która też mi przyszła do głowy podczas montowania tego filmu, to kwestia używek, kwestia spadku cen starych kart. Tutaj naprawdę dużo zależy od tego, czy te nowe karty będą wydajniejsze. Bo jeżeli tak, to oczywiście ludzie zaczną je jednak kupować, na pewno myślę 2070. To jest, myślę, karta, która jakąś ma szansę się sprzedać. No i wtedy możemy się spodziewać wysypu tych bardziej high-endowych kart z serii 10. No i też pytanie, czy wtedy będzie warto je kupować. Wszystko się oczywiście okaże, kiedy będą już ponownie wszystkie benchmarki pokazane i tak dalej, i tak dalej. I także jeszcze jedna rzecz, czy możemy się spodziewać obniżek bliżej premiery starych kart graficznych. Wydaje mi się szczerze, że nie.
ponieważ te nowe karty, przynajmniej póki nie będzie tych bardziej low-endowych kart, wtedy raczej może wtedy nastąpią jakieś obniżki w cenach i ja bym się szczerze tych obniżek nie spodziewał. I także w sumie jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, mianowicie dlaczego ta cena jest w ogóle taka duża. Tam widziałem wypowiedzi jakichś analityków rynku, po prostu cena jest adekwatnie wyższa, dlatego że ten chip, który jest na karcie fizycznie, on jest duży i wyprodukowanie go po prostu kosztuje więcej. I to jest jeden z powodów, dla którego te karty podrożały. A tak naprawdę jeszcze wracając do tego całego nazewnictwa, to w sumie jakby nie patrzeć, te karty podrożały z generacji na generację o $50. Czyli tak jak było mniej więcej zwykle. No tylko, że zmieniło się nazewnictwo, tak? Że Titan to jest 2080 Ti, 1080 to jest 2080 i tak dalej, i tak dalej. Odnośnie technologii raczej obaw nie ma, ponieważ ona działa, ona wygląda, ona jest spoko, no ale chociażby ten przykład tego Tomb Raidera, że nie jest w stanie najlepsza karta za 5500 zł uciągnąć go w Full HD w 60 klatkach. Ale to tak jak mówię, to jest raczej myślę wina sterowniku, wina niedopracowania gry, niedopracowania jeszcze SDK właśnie do ray tracingu, także to myślę jeszcze się unormuje, musimy czekać na benchmarki. Nawet jeżeli teraz coś takiego z Gamescomu wyleciało, musimy czekać na benchmarki, tak naprawdę bez tego za bardzo więcej o tych kartach powiedzieć nie można. Dlatego też chyba to będzie moja konkluzja z tego filmu. Czekajcie na benchmarki, na pewno nie róbcie preordera, to na 1000000%. A po benchmarkach zobaczymy. Wtedy myślę pojawi się kolejny film, gdzie powiem wam, czy zamierzam kupić tą kartę, czy nie. Na razie się zdecydowanie wstrzymuję, no bo też jednak na zbieranie nawet tych powiedzmy 3500 na tą najtańszą 2070, to jest jednak dosyć spory problem. A na razie jeszcze 1070 mi wystarcza, także zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Nerki na razie mam, ale jakby co, to wiecie, jeżeli ktoś by chciał kupić zdrową nerkę, możecie się do mnie zgłosić, to się nad tym zastanowię. Wtedy co najwyżej kupię ze dwie takie karty, 2080 Ti, walnę sobie nie SLI, tylko w sumie SLI, ale nie do końca SLI. Ponieważ używam tam teraz NVLinka i to jest też ciekawe, bo NVLink z tego co wiem działa w przeciwieństwie do SLI tak, że również karty mogą współdzielić pomiędzy sobą pamięć, co też jest spoko opcją, ale też pytanie, bo jakby głównym problemem SLI było to, że twórcy gier nie zrobili wsparcia. I to jest też ta właśnie jedna z obaw, że twórcy gier nie zrobiły wsparcia pod ray tracing. No ale o tym mówiłem już wcześniej w tym filmie, tak więc jeżeli jeszcze raz chcecie posłuchać, to sobie cofnijcie. Mam nadzieję, że on był w jakikolwiek sposób poukładany. Ja bardzo, wiecie, różnymi myślami naraz zarzucałem swoją głowę i zarzucałem właśnie ten film. Tak jak mówię, nie robiłem żadnych notatek, wszystko co powiedziałem było z głowy, takie moje przemyślenia. Również te przemyślenia mniej więcej słyszeliście na gorąco na streamie, którego możecie zobaczyć na moim kanale gamingowym. Tam oglądaliśmy prezentację kart Nvidia, tam właśnie sprawdzaliśmy ceny w polskich sklepach. No i tam też była taka moja reakcja na gorąco. To jest taka moja reakcja bardziej na spokojnie, po obejrzeniu kilku filmów na YouTubie, po poczytaniu opinii w internecie. No i także po tym, co oczywiście zobaczyliśmy na tej konferencji. Tak czy siak, tu się wam wyświetlają dwa poprzednie filmy warte uwagi. Tutaj kanał możecie zasubskrybować. Ja byłem Roman, dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Jaki będzie następny? Szczerze nie wiem, być może kołowrót, być może vlog. Zobaczymy. Tak czy siak, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!